Witam. Z tej strony pasieka Słoneczne Miody. I ostatnie miodobranie. W tym roku trzeba zacząć. Już dzisiaj od rana jadę. Mamy 13. Pada. A ja sobie wybieram właśnie. Już nie wiem, chyba z 15 uli wybrałem. Ale za to, że pada, nikt mi nie zalatuje. Czyli jest fajnie. Normalnie to trzeba by było tylko kilka ulików i kończyć. Teraz mamy przerwę w chmurze, ale dalej działamy. Jak z miodzikiem, coś jest, ale nie można było czekać dłużej, bo wczoraj było 70 deko na minusie. Jak 70 na minusie, to się śpieszymy. O, tak to wygląda. I tak to wygląda. Czyli ogólnie w każdym ulu tak było. Tam jeszcze parasolem stoją, ale to chyba tam mam jeszcze tylko 3, muszę się przestawić, teraz mam, mówię, chwilę, przerwa w opadach, to biorę te, co na otwartej przestrzeni, nie chcę mi się non stop parasola przestawiać. Tu jest Saharyjka, tu polecam Saharyjkę Next. Witam. Tak samo. No nie wiem ile, ale myślę, że te rameczki tu ma fajnie pozalewane. To coś się trzepnie. O to w tym wszystkim chodzi. Żeby coś było. Nie jest tak, jak być powinno, ale tu już no też. Druga strona też fajna. Jak mówię, no nie można już było czekać. Już mimo, że był ładny dzień, to było 15 deko na minusie. Więc dziś bierzemy, wieczorem dostają już, jak się wyrobi oczywiście, nadstawki, oj, po 4 litry syropu do gniazda dostaną. Oczywiście wszystko pozwężam, na dole pozostawiam po 8-9 ramek, no tam chyba, że jakaś grubo będzie pszczoły w nadstawce, to im zostawię 10. Bo później nie ma co karmić 10 ramek, jak później tak będę w listopadzie ujmował, to szkoda, żeby tylko roznosiły ten pokarm na 10 ramkach, jak i tak kłąb nie będzie siedział na 10. Od razu skrobanko propolisu. No i nowy korpusik. Człowiek już trochę padnięty. Od rana jedzie. Ale dosyć mi się fajnie uda, bo tak to zawsze. Trzeba by to było dzielić na kilka dni, bo by oczywiście nie dały. Zaraz by były rabunki, poszukiwania. A mam też uliki jeszcze weselne, to żeby mi ich nie skasowały, to ich nie uczę rabowania, więc zawsze jak robię przeglądy, to albo z rana, albo
z wieczora. W południe ich nie ruszam. No to nie ma sensu. No, także ogólnie rodziny dosyć silna. Tak, jak tylko zerknąłem, to czerwiu mają i na drugiej, i na przedostatniej ramce, także no jest go dużo. Ale to wszystko efekt moich zasilań. Teraz się pozbędziemy kraty. Czyli syropek dostaną dzisiaj z cioskiem na wieczór. Taki prozdrowotny na oczyszczenie. W gnieździe pszczoły dużo, no ale żeby nie trzeba było, jak to mówię, na darmo utrzymywać tych ramek nieobsiadanych i po to, żeby się one nie męczyły, no ale jest ich tu czarno, no ale to na pewno będzie, ta ramka ubędzie, to nie ma, że ta ramka będzie, no. Fajnie grubo pszczółki. Tam też grubo, ale tą ramkę weźmiemy. Ale sprawdzimy przedostatnią, bo nie będziemy brać ramki z pierzgą. Tylko jak coś, to z jakimś tam pokarmem. No chyba, że będzie czerw, to nie weźmiemy. Nie no, bierzemy, bo to jest tak samo cała z tego. Z pierzgi także się... Nie boimy, nie martwimy, zabieramy tą. Pierzgi mają dużo. O, fajnie się chlapie. Zaraz zerkniemy do tego bakwaścika, co go pokazywałem ostatnio. Dzień temu coś tam wtedy miały, nie? Czy teraz są dobrania? No nie wiem. Ale już nie czekam. Już nie ma na co czekać. Zostawię tylko jedną pasiekę. Tą w lesie. Tam jest jeszcze nawódź. A resztki, bo nawódź już kończy. Tak bym nie obskoczył wszystkich to. O, zatwór by im tylko przynieść, ale nie mam go przy sobie, więc no na razie zostawię je. Tak. I okej, po sprawie. Nawet to fajnie idzie, szybko. Sprawnie, pomocników nie ma. Żeby to mnie dobranie krótko trwało, to by pomocnicy byli, a także to trwa długo, to pomocnik tylko na chwilę. I okej. Tego mamy z głowy i jeszcze założymy mu tylko korpus odkażony, już wypalony. Jeden, drugi, to te będziemy zakładać. Styropianiki pójdą do wyskrobania i do przetarcia kwasem octowym.
No i okej. To założymy daszek. Idziemy do bakwaścika. Sacharyjka dała pięknie, pięknie można powiedzieć. Akurat ta sacharyjka. Dobrze, tu mamy tego bakwaścika, on jest na tych dwóch. Tu na stawkach, zaraz zobaczymy. Co będziemy u niego brać? A będziemy to, co już ma, czyli miały czas. Miały czas nazbierać. Dobrze, taczki też mamy, okej. No pszczoły. Tak jak widać, na stawce jest na dwóch. Raz, dwa, gniazdowe. Jest dużo, no ale czy tyle miodu jest, kto to wie. Czekać na dół. Czy coś przybyło? Pusta. Normalnie zero. No, 70 deko naminął się wczoraj. No jest efekt od razu. Ale zobaczymy, może coś znajdziemy. Chociaż na zmoczenie, jak to się mówi, ścianek miodarki. Zostały środki. On już jest źrały, poszyty, ale ja go tam jeszcze sprawdzę sobie na maszynce, a później jak coś to go jeszcze przesuszę. Okej. Okay. Zobaczymy, może na dole będzie lepiej. Na razie jest jak jest. W porównaniu do tego, co było tydzień temu zaglądane, co na Włoci były przybytki, co w tej chwili zostały co druga komórka. Tak, przerobiły to już. O. Widać, że co druga komórka została. Środki już wyjedzone. I tu tak samo. Całej rameczki. No przerobiły go, wodę wyrowały, wyparowały. No i okej. Może za silne i zjadły, no nie wiadomo. O, troszkę lepsza. A może na dole będzie lepiej, no zobaczymy. Idziemy do dołu, będziemy widzieć. Oby przyszły rok był lepszy, tyle. Nadzieja musi być zawsze, że lepiej będzie w przyszłym roku. Pszczółki tylko trzeba fajnie zazimować.
wypielęgnować. Herbatkę z klenara już im zamówiłem. Tam z 15 ziołami. Oj. Też będą ją dostawały. Po czosku. Najpierw wszystkie dostaną czosnek. 3-4 litry. A dopiero później herbatki. No wyjadły tutaj. To co było tydzień temu, to jest już przez pół. No tak, był jeden dzień pół kila na minusie, drugi dzień na minusie pół kila. No, szkoda. No i wczoraj to 70 deko zabójcze na minusie. Okej. Okay. Jak to wygląda na dole? No, tak samo wyjedzone. Co zostawiły? Środeczek o, delikatnie. Reszta nie ma nic. Okej. No jak się to wszystko pozbiera, litra będzie. No, czyli wystarczy na jesień na pokarm mają. No, no nic, do usłyszenia. Dajcie suba, łapkę w górę. I na razie.